Po tej stronie nie widzę tabliczki, ale nocowałem dzisiaj w miejscowości Mielno. Nie to Mielno nad morzem, ale tutaj to bliżej Zielonej Góry, bliżej Nysy. Podobno są tutaj w pobliżu trzy miejscowości o tej nazwie, czyli Mielno. Ja mieszkałem, nocowałem w jednej z nich. Wyspałem się i jestem gotowy na dalszą podróż. Już nie liczę, czy to jest 17, 18 czy 19 dzień. Podążam z miasta do miasta, ale słuchajcie. Czyż nie jest pięknie? Pobiegnę sobie tą ścieżką. Nikogo nie ma. Pusto. Piękne pola. Słońce. Tylko ja i moja droga. Biegnę na Zgorzelec, a tam tutaj jest wzdłuż Nysy. Zobaczcie, tam jest super graniczny. Więc biegnę bardzo blisko granicy, a jak obiecałem, na ile to jest możliwe. No bo wczoraj tych płotów, pól kukurydzianych na mojej trasie było sporo, więc musiałem kluczyć. Ale tak już jest. No trochę nieprzetarta trasa, no ale co zrobić, trochę pobrodzę tutaj i znajdę jakąś ścieżkę bardziej biegową, żeby się przedostać do kolejnych wiosek. Jest i słupek graniczny polski, tam mamy słupek Niemiec, między nimi Nysa. No ale trzeba troszeczkę wbiec na normalną drogę, jakąś równoległą, bo 1,5 km prawie skipu w mokrej trawie, nieprzetarty szlak, robi swoje. Więc jakąś równoległą tutaj dotrę do kolejnych miejscowości, będzie ok. Ale poranek zaczyna się ciekawie. 10 sierpnia, kolejny dzień wyprawy. Cały czas granicą Polski. Tu mamy Nysę Łużycką. Tak, Nysę Łużycką. Oczywiście granica polsko-niemiecka. O, tam mamy już Niemcy. Także napieram wzdłuż granic Polski. Według Wikipedii 3511 km. Ja muszę wiele miejsc obiegać, parki, nie parki, pola, płoty, mokradła i inne przeszkody, naturalne lub sztuczne. I wyjdzie 4000 km. Ale przygotowany jestem, więc dam radę. Zapewne jesteście ciekawi, jak tam buty. No na zmianę, powiedzmy po tych 1100 km około, no to te asfaltówki mają, no myślę, że z 800, może 850, bo jeszcze w trailowych biegam. I teraz operacja klej. Trzeba dosztukować, bo tu już jeden element odpadł. Także no ścierają się, bo jednak myślę, że gdybym biegł bez plecaka, to mniej by się ścierały, bo jednak ten krok, odbicie jest zupełnie inne, a tutaj no często się zdarza, że już szuram. No wiadomo, dociążam mocno, jakieś 7 kg, jeżeli mam napełnione softlaski, więc jest ten ruch inny, mniej naturalny, więc zużycie materiału jest szybsze. Dokleję. Bo tutaj warto dbać o te elementy, żeby tutaj mi się nie ścierało jeszcze bardziej, no i aby dotrwało. Ale najgorszy moment to jest, gdy tutaj się zetrze pod palcami i dojdzie do już wewnętrznej strony, to wtedy wiadomo, że skarpeta, materiał dotyka asfaltu i jest kiepsko i już nie pobiegniemy. No, także taka operacja, przerwa techniczna. Takie maleństwo tutaj. Mała przerwa. Naleśniczki i kawka. Trzeba łapać okazję. Póki jest, bo potem może być znowu bez jedzenia. Aczkolwiek za niecałe 20 km czeka obiad.
Taki teren koło Łęknicy. Polska. Przechodzimy przez mostek. I tam widzicie słupek? Niemcy. Mógłbym wbiec i pobiec tam, ale nie. Tam jest moja trasa. Polska. Mostek. Gdzie jest ten słupek? Tam. I Niemcy. Parę kroków i Niemcy. Ale moja trasa jest tam. I tam muszę biec. Kiedyś tu była ulica, przez którą miałem przejść. A teraz wszystko poblokowane. No, takie przejścia. Dzikie. Szukanie, blokady. Miała być trasa, odbudowali targowisko. O, i tutaj gdzieś tam szukanie. Tutaj chyba miał być mostek. Ale mostku brak. Widziałem jakieś tamy, więc może gdzieś tu przejdę. Taka mała przeszkoda tuż przed noclegiem. No cóż. Buty zmoczone, ale i tak miał iść do prania. Ważne, że już na drugim brzegu. Na górkę i tam już powinno być ok. Tak. Tak to jest. Wzdłuż granic. Przeszkody naturalne. Jak w horrorze jakimś. Przemek dokończył ze mną dzisiejszy etap. Do miejscowości Przewóz, także jestem mu bardzo wdzięczny, bo już tak podsypiałem właśnie. Ale a chwilę, tutaj... pogadali. No, chwilę, pogadaliśmy. Pogadali parę minut. Zawsze jest okazja do poznania się, a ja już myślałem, że nikogo nie spotkam dzisiaj, a tu proszę. Przemek, na sam koniec dnia. Dla ciebie szacun, że chciało ci się, bo mamy już do 23 dochodzi, także... Wariatów trzeba poznawać. Super. Także dzięki serdeczne, kibicujcie, pchajcie kropkę.